Nowotwór pojawia się zazwyczaj niespodziewanie, gdy jest szybko zdiagnozowany, jest szansa na wyleczenie. Lekarze przestrzegają przed rzadkim rakiem, który atakuje znienacka. Trzeba zwracać uwagę na charakterystyczne objawy. Nowotwór jest obecnie najczęstszym powodem śmierci w społeczeństwie. Po cichu rozwija się w organizmie i sieje tam spustoszenie. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka prozdrowotna. Należy dbać o siebie, żeby uniknąć śmiertelnej choroby. Czasem jednak niestety nie pomaga nawet odpowiedni tryb życia, więc trzeba zwracać szczególną uwagę na niepokojące objawy. Nowotwór może zaatakować każdego. Jednym z mało popularnych nowotworów jest rak ucha środkowego. Jest to rzadka choroba. Częstotliwość jego występowania jest niska, a nowotwór ten zazwyczaj dotyczy osób w podeszłym wieku. Dzieli się go na dwie odmiany, łagodną i złośliwą. Przyczyną choroby mogą być komórki, z których składa się ucho oraz pochodzące z nosa czy oczu. Wspomniany rak jest najczęściej konsekwencją przerzutów, rzadko rozwija się sam. Na łagodną odmianę tego schorzenia zapadają przede wszystkim osoby po 40 roku życia, natomiast złośliwa zbiera tragiczne żniwo wśród osób starszych, najczęściej u 70-latków i starszych. Objawy i leczenie nowotworu ucha środkowego. Objawy tego raka są bardzo podobne do stanu zapalnego ucha. Mają jednak charakter przewlekły oraz nie przemijają po zastosowaniu odpowiedniego leczenia przy infekcjach tej części ciała, lecz wielu osób to zaniedbuje. Do najważniejszych objawów, których nie można przegapić, należą kłujący ból ucha, trwający długi czas wycie kropy lub krwistej wydzieliny, zaburzenia równowagi oraz zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szumy uszne oraz niedosłuch. Dzisiaj grzeje, 1. Żona znalazła ukryty zeszyt męża. Przeczytała, co w nim napisał i zmroziło jej krew w żyłach. 2. Tragedia w polskim mieście, nikt nie przeżył. Do dramatu miało dojść na moście. Najskuteczniejszym leczeniem nowotworu ucha środkowego jest operacja, która jest przeprowadzana po dokładnym zbadaniu przez otolaryngologa oraz przeprowadzeniu tomografii komputerowej. Kolejny krok podejmowany podczas leczenia to chemioterapia lub radioterapia, jeśli stan pacjenta na nie pozwala. W przypadku osób starszych mocno inwazyjne metody leczenia nie mogą być stosowane. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wprost. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.